A ty masz, jak ja pukam? Nie, w sumie też to słychać. A ja tak sobie myślałem, że ty masz taką ciężką rękę chyba, że tak wszystko słychać. Nie, to tak puka po prostu. A to tak puka, no. A będziesz pukać, to ci dam tą samą poduszeczkę, to najwyżej będziesz tam w poduszeczce. Cześć, dzień dobry, witamy w dzisiejszym nowym odcinku programu To Nie Jest Chrześcijaństwo. Z tej strony Kamil i Damian, witamy was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. ChatGPT, większość z was pewnie już o tym słyszała. Słyszałeś? Mhm. Dużo osób o tym słyszało, chyba w ogóle temat już się trochę przeżarł, bo to pewnie z miesiąc temu to był taki hit. Największy hit. Teraz już po miesiącu to już wszystkim się to przejadło i chyba nikt tego już nie nagrywa nic na ten temat. Ale my dzisiaj nagramy, bo mamy pewien pomysł na to, jak ten czat wykorzystać, jak go sprawdzić. Co wpiszemy? Czy Chrystus na przykład istniał? Dobra. Czy Jezus Chrystus, czy taki człowiek istniał? No to wpisujemy. Jezus Chrystus istniał. Dobrze pisałem? Istniał. Mhm. I teraz zobaczmy. Myśli. O, no. Dobra, skończył. Odpowiedź mamy pełną. Więc, czy Jezus Chrystus istniał? I ChatGPT, sztuczna inteligencja, prawie osoba. Że jak? Odpowiada nam. Istnienie Jezusa Chrystusa jest tematem wielu dyskusji i debat. Historycy i bibliści zgadzają się, że istnienie Jezusa jest faktem historycznym, ale istnieją też osoby, które kwestionują jego istnienie. Istnieje wiele źródeł historycznych, które potwierdzają istnienie Jezusa Chrystusa. W Nowym Testamencie, który jest zbiorem ksiąg pisanych przez jego uczniów i wyznawców, opisane są życie, nauki i cuda Jezusa. Ponadto istnieją inne źródła pochodzące z tamtego okresu, takie jak pisma rzymskich historyków i filozofów, które wspominają o Jezusie i jego nauczaniu. Niektórzy sceptycy sugerują, że postać Jezusa była jedynie legendą, a jego historia została wymyślona przez jego wyznawców. Jednakże większość historyków uważa, że istnieje wystarczająca ilość dowodów, aby potwierdzić, że Jezus istniał faktycznie, że Jezus faktycznie istniał. W każdym razie istnienie lub nieistnienie Jezusa jest kwestią wiary i przekonań każdej osoby. To na końcu ładnie dowalił. No, ci powiem, że to jest takie... To istnienie Kazimierza III Wielkiego jest kwestią wiary lub przekonań danej osoby. Danej osoby, no. Znaczy, że to jest takie właśnie... Tutaj jest niby, że historycy zgadzają się, ale są pewne osoby, które się nie zgadzają. Tak samo są źródła historyczne, które potwierdzają nie tylko... Tak jak tutaj czytamy nowotestamentowe, że nie tylko uczniowie pisali tak, o Chrystusie, tylko inni historycy i filozofowie rzymscy, ale... Ale są osoby, które... Ale są sceptycy, to znaczy, że... Że nie wiadomo. Że nie wiadomo. To jest masło maślane. Natomiast, jak widzimy, no przyznaję, że są dowody, są... Historycy uznają. I dlatego, no co zawsze ostatnio właśnie tak mi wpada do głowy, że o tylu rzeczach się gada, nie? O wszystkim się gada w szkole, ale o naszym jakby łacińska cywilizacja jest zbudowana na chrześcijaństwie, jakby nie patrzeć czy na rzymskokatolickim czy jakimś. Mhm. A w ogóle w szkole o Jezusie przecież na historii nic nie ma. Jeżeli jest faktem historycznym, nie? Gość zmienił cały świat. No bo to się od razu jest Jezus Chrystus wrzucany w tą religijną część i o tym nie gada. Chociaż ale nawet w religijną, to gadają o różnych. O bogach greckich, rzymskich. No jest dokładnie, jest mitologia cała. A to jest, wiesz, to jest fakt historyczny, ale jednak jego istnienie jest kwestią wiary. No albo jest na tyle dowodów historycznych, jak tu jest napisane. Jednakże większość historyków uważa, że istnieje wystarczająca ilość dowodów. Czyli to nie jest kwestia właśnie tego, że ja sobie wierzę, czy przekonaj, tylko istniał taki człowiek po prostu i tyle. No, w ogóle w ten sposób można podważyć wszystko, bo we wszystkim znajdziesz kogoś, kto coś podważa. No dokładnie, więc tak można, ja na przykład Juliusz Cezar nie istniał, bo ja nie tak istniał. Twierdzę i już nie można o tym mówić. Że to jest fakt historyczny. Że to jest fakt historyczny, bo ja... Bo tak Kamil Kwolek powiedział, że nie. Twierdzę. No, jakiś, no wiem, że tu chodzi pewnie o jakichś profesorów albo kogoś no tak. tam. Ale no, no jak co? No, ale to nawet... jest kwestia lubienia albo nielubienia. Bo czemu nikt nie podważa istnienia, nie wiem, Mahometa. Sokratesa. Kogokolwiek. Przecież łatwiej podważyć istnienie Juliusza Cezara na przykład, na którego nie ma żadnych praktycznie zachowanych archeologicznych, że tak powiem, dowodów ani pism jest naprawdę dużo mniej, nie? Nie wiem. Jakiś
pism, które mówią o Juliuszu Cezarze, to jest chyba jedno. Czytałem w jednej książce, którą zaraz pokażemy, że na jakiegoś innego właśnie cesarza jest tyle samo pism, który, na, no jakby cztery dzieła są tyle samo, co na Jezusa w Ewangelii. Nie? Istnienia tego cezara, tego cesarza nikt nie podważa, a Jezusa cały czas. No ale to są cztery Ewangelie, jeszcze tak jak tutaj mówi, są inne źródła inne, niż tylko. No właśnie. W ogóle. A może i w tej książce było porównanie właśnie tych innych źródeł, już nie pamiętam. Tak czy inaczej, źródeł jest na istnienie Jezusa. Mnóstwo. Ale to jest ciekawe, że ten czat też odpowiada trochę logicznie i mądrze z jednej strony, bo dużo osób mówi wprost, że to jest bajka i tak dalej, a on tutaj jednak wyciąga te rzeczy takie dosyć obiektywne, czyli że są historycy. I jest to przez większość osób jest to jednak uznawane jako prawda. No baza danych mu nie daje puścić takiego czegoś w jedną stronę, nie? Bo gość, no, pewnie ten czat ma podpięty jakąś bardzo dużą bazę danych. No, więc jak ma, pewnie. Wiesz, człowiek powtórzy to, co tam sobie gdzieś usłyszał, albo coś, wiesz. Co no ale dobrze przeprocesował, bo mógł przeprocesować te rzeczy, które są fejkami po prostu. Bo pewnie dużo rzeczy też jest napisanych o nieistnieniu Jezusa, tak samo jak o istnieniu w internecie. A w internecie, ale tu chodzi o ten najwcześniejszy jakiś tam w ogóle to historyczne teraz dowody. Czekaj. Taki memik był. Pamiętacie, jak ludzie przed erą internetu myśleli, że powodem głupoty jest brak dostępu do wiedzy? No więc to nie było to. Właśnie, teraz mamy dostęp do wiedzy dużo większy niż ludzie 50 lat temu i 100 i 500 lat temu. Ja myślę, że lenistwo to jest głównym powodem. No i to, że dużo osób po prostu jest na przykład tego życia Jezusa jest po prostu przeciwnikami takimi światopoglądowymi. Tak. No i będą robić prasy, wszystko, co się da, żeby to podważyć. Znaczy ogólnie, jak mówi, zgadzam się z tym, John Lennox, to czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy Jezus istnieje, czy Jezus nie istnieje, to nie jest kwestia dowodów, tylko to jest kwestia światopoglądowa. Ktoś nie lubi po prostu, ktoś nie chce wierzyć, albo komuś nie odpowiada to. No i właśnie. To odrzuca dlatego, nie dlatego, że nie ma dowodów. Bo jak widzimy nawet, tu sztuczna inteligencja podaje, że są dowody na to, żeby wierzyć, że Jezus istniał, nie? No. Nie jest kwestia dowodów. Bo dużo ludzi traktuje to jako taką kompletną bajkę. Nawet ostatnio rozmawialiśmy z tym chłopakiem na ulicy. Co powiedział, no chłopie, co mi tu mówisz, to są bajki. To są, no dokładnie. Ale co są bajki? No właśnie, które rzeczy to jest bajka, nie? No, bo większość ludzi coś uznaje, bo tak zostali nauczeni, albo tak gdzieś pooglądali jakieś filmy w telewizji. No Discovery. Historyczne. No właśnie. Dokładnie. Discovery, które nie można się mylić. Serio? Nie. Mają jakieś tam swoje wyrobione zdanie. Niektórzy twierdzą, jak Lech Wałęsa, że kosmici przylatując jakiś czas resetują Ziemię. Tak uważa? I się wszystko zaczyna na początku. Więc można. Ja myślę, że można, jak się chce. To dużo rzeczy można. O, a propos tego, czekaj, muszę tam książeczkę przynieść. Chcę mi powiedzieć w tym odcinku. Zagabię teraz ludzi. Tak? Tego umowa nie obejmowała. Może małym druczkiem? No, zagaduję. O, idzie Damian. Wiesz, no. Ostatnio Kamil mi pożyczył taką książeczkę. Nie wiem, czy to teraz dobrze widać, ale tak będziemy celować jakoś. Tytuł, czy możemy ufać Ewangeliom? I ta książka jest super. Bo pokazuje dużo takich faktów właśnie, które są faktami naukowymi, historycznymi na temat prawdziwości Ewangelii po prostu. Oczywiście od razu powiemy, że jest napisane tak, przez chrześcijanina. Tak. Natomiast wszystkie fakty, jakie on tutaj podaje, można sprawdzić. Mamy duży dostęp do wiedzy, jak bierzemy teraz książkę, to nie musimy się zdawać na książkę, tak, że ktoś nam polecił, kurczę, muszę przeczytać nie wiem, ileś tam innych książek, tylko mogę sprawdzić faktycznie, nie? Historię, nie? Mam tu historyczne rzeczy podane, wpisuję tutaj w Google i to łatwo sprawdzić szybko, tak? Tej książki teraz nie ma w sprzedaży, z tego co wiemy. Nakład się skończył. Nakład się skończył, ale podobno będzie do druk jakiś, więc może uda, jakby ktoś był chętny, może wam się uda to zdobyć. Polecamy, bo naprawdę bardzo fajnie pokazuje kilka rzeczy. Dla przykładu, nie chcę tutaj całego spoilerować, ale ostatnio czytałem właśnie fragment, jak autor powołał się na historyka jakiegoś, który zbadał występowanie imion żydowskich w tamtym czasie życia Jezusa i powstania Ewangelii. I sprawdził, jakie imiona w różnych źródłach historycznych, jakie imiona występowały w Palestynie, ale też jakie występowały na przykład w Egipcie, bo tam było też dużo Żydów, jakie występowały w Grecji, w Rzymie i tak dalej, w różnych miejscach. Spisał te imiona i sprawdzał,
jaka jest częstotliwość tych imion w różnych miejscach. I częstotliwość występowania imion w Palestynie z innych źródeł jest praktycznie taka sama jak występowania w Biblii tych imion. Mhm. Na przykład bardzo często pojawia się imię Szymon w Biblii i tak samo często się pojawia w innych źródłach, czyli po prostu to było popularne imię. Ale na przykład w Egipcie tam już była inna kolejność, tam inne imiona były popularne, żydowskie, wśród Żydów cały czas. I w ten sposób pokazał, jak łatwo jest wyłapać, które Ewangelie są napisane przez ludzi, którzy mieli pojęcie o tym, że i tam byli, żyli tam. I mieli pisali o prawdziwych. Z tamtymi czasami. Tak. I pisali o sytuacjach, które się wydarzyły. A osoba, które napisały Ewangelię w cudzysłowie na przykład 200 lat później, gdzie te imiona w ogóle się nie pokrywają z rzeczywistością i czasem na przykład są w ogóle używane jakieś greckie imiona i tak dalej. No i w ogóle są sprzeczne i to już inna rzecz, ale właśnie nawet taka drobny element, że imiona, on tam opisuje wiele rzeczy. Miejsca, ogrody, coś tam. Jeżeli ktoś jest ciekawy i chciałby naprawdę się dowiedzieć czegoś, czy Ewangelie są sfałszowane, to polecamy to. No i jeszcze na koniec możemy sprawdzić źródła historyczne mówiące o Juliuszu Cezarze. Na przykład dla wszyscy ale w czacie, wierzą... czy... Nie, myślę, że na internecie będzie. To chyba nie będzie takie proste, żeby to znaleźć. Akurat wydaje mi się, że na Juliusza Cezara to może być sporo informacji. No mi chodzi o to, z którego wieku są zachowane manuskrypty. A, no tak. Jakieś, wierzę coś. No, to już inna sprawa. No chociażby porównując Ewangelię do jakiejś Iliady, czy do czegoś ze starożytności, to Ewangelia ma kopii o wiele więcej i najbliżej wydarzeń, które się No tak, pod tym względem to tak. No. Ta odległość między datą powstania a pierwszymi manuskryptami, odległość jest bardzo mała i tych manuskryptów jest bardzo dużo. W porównaniu do innych dzieł z tego okresu, jak na dzieło, które było zakazane w przypisywaniu i trzymano i groziło za to śmierć, to... O, to jest właśnie główne źródło na temat Jezusa, cztery Ewangelie i główne źródło na temat cesarza Tyberiusza. O, też cztery różne dzieła. Historia rzymska, roczniki Tacyta, żywot Tyberiusza Swetoniusza i historia rzymska. No, i najstarsze kopie. I patrz, masz najstarszą kopię, masz z IX wieku, praktycznie wszystkiego, a tą historię rzymską masz z XVI. No. A data powstania 30 rok naszej ery. Tu 110 rok naszej, 120, 200 i masz wszystko 700 lat później. IX wiek to jest. No, a tutaj najstarsza niekompletna kopia, masz drugi, trzeci wiek, na przykład Ewangelii Mateusza. No, trzeci. On tu jeszcze pisał w tej książce, że to są bardzo bezpieczne dane, to znaczy historycy tacy niechrześcijańscy uważają, że ten Ewangelii musiał powstać po 70 roku, bo wtedy było zburzenie Jerozolimy, a Jezus przewidział zburzenie Jerozolimy. Jak ktoś to nie wierzy, że to jest coś ponadnaturalnego, to musiał założyć, że to było napisane po, no bo się to już wydarzyło. Tak. Ale inne źródła chrześcijańskie umiejscawiają te Ewangelie jeszcze wcześniej. Więc są te dane, te trzeci, drugi wiek, to już są takie najbezpieczniejsze. Najbezpieczniejsze takie... dla niewierzących historyków. Tak. Okay, tak są dużo lepiej zachowane. Ale znają Ewangelię, wiedzą dlaczego tak bezpiecznie umieścić. No właśnie. Bo jakby się badali tylko danymi posługiwali, to może wpadli na coś innego. Kto wie. No zachęcamy do właśnie zbadania tematu Ewangelii, czy warto im ufać. Czy warto wierzyć, że Jezus istniał? Czy to nie jest wiara właśnie w jakiegoś... I warto to samemu sprawdzać. W Zeusa na przykład, Apollosa, czy jednak można zaufać Chrystusowi? Sprawdzajcie. Kto szuka, ten znajdzie. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy wszystkich oglądających. Jak macie jakieś pytania, to na maile możecie napisać. I co? Widzimy się za tydzień, w czwartek o 18:00. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to tak będzie. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.